Dzień dobry, witam serdecznie. Przed nami najważniejszy moment obecnego sezonu, walka o złoty medal. Liczymy na wspaniały doping, na gorącą atmosferę na naszym boisku i liczymy, że doprowadzimy do trzeciego spotkania i szczęśliwego zakończenia bardzo trudnego, bardzo długiego sezonu. Także jeszcze bilety będą w sprzedaży. Na pewno pójdzie mała pula albo dzisiaj wieczór, albo jutro rano. To będą informacje, na pewno będą na naszych stronach profilu Facebook, na Facebooku czy na Twitterze. Na pewno taka informacja będzie, więc jeszcze będzie można bilety dostać. Okay, first of all, I think this is playoff, so playoff every time is different part of the season, so is every match can be complicated, like we saw right now. Until right now, every match was really hard for every teams. I think that in the first set, in the first part of this final, for sure Behato make a really good job. They play a really good match. We lose every set for 2 points. For sure, some details that we don't take care in a good way create the difference. But also we have one pretty difference between the spikers. So Behato play really good in one clear part of the. Of the match, and for sure we should improve this in our gym. I think we can do this. Absolutely, we have to do, and I think that all the city will be ready for fight with us in this final. So, in my opinion, everything is still open. Yeah, like say Gardo, it's the final, so we have to play until the end. They win the first game. Like you say, it was really close game. We were every set close to win. I think we missed a lot of occasion in every set to win the set and the game. But in the end, we can say that they play better than us. We have to improve some situation in counter-attack, I think, because we have a lot of defense. We work really good in block defense, so we have to continue in this way. And it's just one game, so we have to think about the game of tomorrow. I hope the gym will be full, and I hope we will play a third game Sunday. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie mogę się już doczekać drugiego, mam nadzieję, że trzeciego meczu. Zawsze takie porażki motywują i myślę, że tak było szczególnie w tym przypadku, gdzie byliśmy bardzo blisko zwycięstwa. I no, mocno deprymujące było to, że właśnie w końcówkach przegraliśmy, gdzie mieliśmy przewagę w każdym z setów. Kluczem do zwycięstwa w drugim meczu mam nadzieję, że właśnie będzie poprawa tych procentów w ataku i że w naszej hali zagramy również dużo lepiej zagrywką. I już się nie mogę doczekać, po raz kolejny to powtarzam, bo uwielbiam tutaj grać i liczę na naszych kibiców. Okay, what I think about, I think is two huge results to try to reach the Plus Liga for us, for sure, is really, really important. But when we're talking about Champions League, you know, it's something of different, different level, everything is different. So this kind of club, I think, should be proud to be in the final four and should try to do all that we can for try to be in the final. For sure, will be really, really hard. But this is, we can put these two situations in two different levels, you know what I mean? This Plus Liga for us is a huge result, really important. But Final Four, we're talking about Europe, we're talking about all the world of volleyball watching this kind of event. So it's two different levels. Both are really important, but in my opinion. Which one? What? Which one? Plus Liga final. Okay. For me, like, it's really important both. I won already the Plus Liga twice, so for sure I want to reach one medal in the Champions League. So for me, the Champions League is really important, but for sure I want also to win 3 times in a row the championship. So what? So if I have to win, if I have to decide to win or the championship or the Champions League, I will say the Champions League. Ja konkretnie nie wybiorę, najpierw stanę na głowie, żeby wygrać Plus Ligę po raz kolejny, a później stanę na głowie i zrobię do tego, co będzie trzeba, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Wracając do pierwszego meczu z odniesieniem do tego, który będzie jutro. Czy ty uważasz, że zagrałeś na swoim
najwyższym poziomie w tym meczu ze Skrołą, który był ostatnio. Twój przeciwnik po drugiej... Proszę, proszę. Twój przeciwnik po drugiej stronie siatki kilka razy wystawiał takie piłki, że siatka była czysta. Tobie się to nie udawało. Skąd się to brało? It's for sure Skra play really good. They play better in attack. They serve really good, so it's also difficult for the setter to install the game and everything. They have good setter also. Womac is the setter of national team, so he's really good setter. So it's not about the game between him and me. It's about the game of the team between Skra and Zaxa. And I hope tomorrow we will play better and we'll play one game again Sunday. Zagraliście ze Skrą w tym roku 4 mecze, przegraliście 3. Skąd ten optymizm przed tym przejściem? W zeszłym roku podobnie przegraliśmy w lidze i w finałach wygraliśmy dwukrotnie, więc to są play-offy, to jest nowe rozdanie, tutaj nikt nie patrzy na to, co było. Jutro się wychodzi, jest 0-0, zaczyna się nowa historia i tak naprawdę jutrzejszy mecz to będzie coś nowego. Więc jestem optymistą z tego względu, że ten zespół wielokrotnie udowadniał, że właśnie w trudnych momentach potrafi grać, potrafi pokonać rywala, przede wszystkim zagrać lepiej niż poprzednie spotkanie. Chociażby przykład spotkania z Friedrichshafen, gdzie tutaj się męczyliśmy. Drugi mecz w Friedrichshafen rewelacyjny. Także ja wierzę w ten zespół i myślę, że jutro będzie dobrze, będzie pełna hala, to już dodatkowo będą dodatkowe mocne emocje, pozytywne, z happy endem. Co jest kluczem do zwycięstwa ze Skrą? Zatrzymanie Brazłego? Pytanie do? Do kogo pytanie? Może do Pawła. Czy podbicie jego piłek jest kluczem do zwycięstwa? Myślę, że nie do końca, bo jego jest naprawdę często ciężko i zatrzymać w bloku i zatrzymać w ataku, tym bardziej jeśli rzeczywiście dostawał te piłki często bez bloku. Jest to trudna sytuacja. Myślę, że kluczem jest, tak jak już wymieniliśmy to kilka razy, jednak większe trochę ryzyko na zagrywce i wyższe procenty w ataku i no jednak przy takim przyjęciu, jakie zaprezentowała Skra w pierwszym meczu, gdzie w ogóle nie narobiliśmy im szkód zagrywką, gra się ciężko po prostu przeciwko takiemu zespołowi. No Grzesiek Głomacz w tej chwili jest najlepszym rozgrywającym w Polsce, myślę, że bez wątpienia i zagrał naprawdę na dobrym poziomie. Mówię o polskim rozgrywającym oczywiście. Bo nie umniejszam w ogóle koledze i uważam, że jest akurat Benjamin jednym z najlepszych na świecie i wcale nie ma tutaj co się wstydzić swojej gry i mam nadzieję, że w kolejnym meczu to pokaże. No to pytanie kontynuowane do trenera Gardiniego. Czy jakaś taktyka będzie podobna do poprzedniego meczu ze Skrą, czy taka sama? Okay, for sure we have to explain about what someone asked before that. Lomac set some ball without the block, and we didn't this. But this is not connecting about the setting point of view, but it's about the tactic of the team. We create one tactic and the habit of changing during the match, the system, so they create problem to us. We try to adapt it, so every time the match is built about different tactic, and during the matches, we can change this. So this is connected about the tactic, not the individual players or settings. About what they have to think and to change, for sure we have to change something. About especially about the tactic, but not only. We have to change it, first of all, some situation when we have the ball in our hands, so we can create the opportunity, and many times we don't score the point about this opportunity. So in this moment we have the ball in our hands, so we create the opportunity and we create at the same time the problem. So this is the easiest part to solve, and after we have to try to manage in different way some key moment how they play with particular style, and it was a little bit late to understand the situation. For sure, we have to adapt something about it. Ja jeszcze zapytam trenera Gardiniego. Wszyscy wiedzą, że on jest bardzo przywiązany do swojej żelaznej świstki i każda zmiana, te zmiany są dosyć rzadkie. Ja mam pytanie, czy w związku z ostatnimi dwoma setami meczu na Skrze nie zastanawiał się nad tym, żeby w pierwszej siódce puścić Szymurę zamiast Łuszka, żeby trochę świeżej krwi mecz, bo anyway, is about to manage the team to changing something. We have one style connected with the team that I have.
So I cannot say that I don't change the players. I change the players connected to the situation of my teams. And many times the people don't know nothing about what is the situation inside. Physical problem, conditional problem. So we manage like we have opportunity. For the part about to change something, we can also can think into change something. But like before I say to you, it's connected about the problems that we have. So I don't want to explain you what is the problem of some players that don't play for a long time because they have injured, they can't practice. So for sure, right now every player is more or less ready for help in the teams and can be into the court in every moment. But I think this team have one style and one idea how to play. So if our main players are in good condition, they should be in the court, in my opinion.